Byliśmy dzisiaj świadkami ogromnego zamieszania, niepotrzebnego zamieszania, spowodowanego pomyłką Platformy Obywatelskiej, takiej dziwnej gry, która odbyła się dzisiaj na sali sejmowej. Umówiliśmy się wczoraj z partnerami, że jest dobry projekt ustawy złożony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Projekt, który jest kompromisowy, ale przede wszystkim dobry merytorycznie. Umowa była taka, że wszelkie poprawki, które pojawią się w czasie procedowania tej ustawy, będą świadczyć tylko o tym, że zależy różnym siłom politycznym, aby opóźnić przyjęcie dobrego projektu ustawy. Niestety dzisiaj doszło do przyjęcia poprawki mniejszości, do dużego zamieszania. Pomyłka Platformy Obywatelskiej spowodowała, że znowuż procedura się przedłużyła o kilka godzin niepotrzebnie. Ponownie składamy swój projekt. Cieszymy się z deklaracji premiera, że chcą procedować, że nasze postulaty, szczególnie postulaty dotyczące ograniczenia finansowania billboardów, reklam telewizyjnych, te postulaty zostaną zaakceptowane przez koalicję, że te przepisy wejdą natychmiast, że ciężar, który jest w finansach partii na finansowanie różnych przedsięwzięć, będzie przekierowany na zaplecze merytoryczne, na fachowców, na specjalistów, na ekspertyzy. Jesteśmy tylko zniesmaczeni tym, że przez tą pomyłkę musimy dzisiaj w sposób tak bardzo szybki procedować. Taka formuła jest naszym zdaniem zła, ale skoro nie ma innego wyjścia, a zależy nam na naszej ustawie, trzeba na taką procedurę, którą proponuje premier, się zgodzić. Wierzymy głęboko, że już nie będzie żadnych wpadek. Mamy wielką nadzieję, że już nikt nie będzie zgłaszał żadnych poprawek. Oczywiście w czasie tych prac mogą pojawić się sugestie poprawek takich legislacyjnych, aby wszystko było zgodne z konstytucją, zgodne z innymi przepisami, bo nie chcielibyśmy, aby przeciwnicy tej ustawy skierowali tą ustawę do Trybunału albo żeby znalazły się inne czynniki spowalniające pracę. Wierzymy, że to wszystko dzisiaj się zakończy i mamy nadzieję, że dobry projekt Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostanie przyjęty i przegłosowany. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Wyrażamy tylko ubolewanie, że straciliśmy sporo czasu, bowiem przypomnę, że nasz projekt, który dzisiaj właśnie rozpocznie swoją procedurę legislacyjną, został złożony 12 lutego i mogliśmy znacznie szybciej uchwalić tę ustawę. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Krzysztof Skórzyński, TVN24. Chciałem zapytać o tryb procedowania nad tą ustawą. Czy to jest ustalone już? Pierwsze czytanie będzie na komisji, potem także błyskawicznie zrobić drugie i trzecie głosowanie wieczorem? Pierwsze czytanie będzie plenarne. Przejście do drugiego czytania, w czasie którego mogą być zgłoszone poprawki. Wtedy komisja rozpatrzy te poprawki i dzisiaj odbycie trzeciego czytania, czyli głosowanie. A jest już minutówka? Mówię o harmonogramie, w którym momencie się rozpocznie pierwsze czytanie? Projekt został już złożony z odpowiednią ilością podpisów. Sprawa powinna się rozpocząć niezwłocznie po wydrukowaniu projektu ustawy. Sądzę, że w granicach godziny 13-14 ta procedura ruszy. Jeszcze tylko dopytam, ta ustawa różni się od tej, która dzisiaj upadła, tymi zapisami o ograniczeniu kampanii telewizyjnej, billboardowej i tak dalej, prawda? Ustawa, którą złożyliśmy ponownie, dotyczy wszystkich tych spraw. Jest ponowieniem projektu ustawy, który zawierał również zakaz finansowania billboardów, spotów telewizyjnych, a także przeznaczenia większych środków na prace eksperckie. Zakaz, tak. Zakaz finansowania z pieniędzy publicznych billboardów i spotów telewizyjnych. Bardzo proszę. Jakub Sobieniewski, Fakty. Ja chciałbym zapytać, czy Lewica jest pewna, że już nie będzie tych manewrów i wzajemnych prób ogrywania się ze strony PO-PSL. Czy pytaliście o to? Mamy też pewne takie instrumenty, które uniemożliwią jakiekolwiek manipulacje i trwanie przy formule wizerunkowej Platformy Obywatelskiej, a
w tej formule wizerunkowej nie mieści się jakiekolwiek finansowanie z budżetu państwa, więc mamy pewne trzymania, które przedstawiliśmy z Grzegorzem w trakcie negocjacji. Dziękuję państwu. Jeszcze jedno pytanie. Czyli rozumiem, że dzisiaj, gdyby Lewica miała zdiagnozować to, co się stało rano, to ile procent winy leży po stronie Platformy Obywatelskiej, a ile procent po stronie PSL-u? Panie redaktorze, pozwoli pan, że w lekarzy nie będziemy się bawili, diagnozy nie będziemy stawiać. Niech koalicjanci to wytłumaczą. Pierwsze głosowanie i ta pomyłka, ewidentna pomyłka i zamieszanie z winy Platformy i PSL-u niepotrzebnie wprowadziła dzisiaj zamęt, spory, negocjacje i znowuż jesteśmy opóźnieni. Byłaby już sprawa załatwiona, gdyby posłuchano Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję państwu serdecznie. Bardzo.